zarządzanie staje się coraz bardziej sztuką, aniżeli dziedziną stricte ścisłą. Stąd też trzeba umieć korzystać z dużych źródeł, korzystać z doświadczeń, wykorzystywać stosunkowo nowe techniki przy poszanowaniu tradycji. Ponieważ jak się popatrzy tak w tył, to większość tych koncepcji, które obowiązują, są realizowane w Polsce, w Europie, na świecie. To są produkcje sprzed lat 100, sprzed 50, 30, które jednak do tej pory nie zostały we właściwy sposób wdrożone, zrealizowane. Skoordynowana opieka zdrowotna, o której się mówi w tej chwili, to jest zresztą wymyślone jeszcze w latach 1900 w szpitalu Forda.